Pierwsze wybory, w których brałem udział, mimo że wcześniej miałem do tego prawo. Pierwsze wybory, które dały nam wielką nadzieję i wielką zmianę. W mieście z każdego rogu na nas patrzył Gary Cooper w samo południe. Zdjęcie kandydatów z Wałęsą. Taka wielka chwila. Miałem okazję pracować w 95, końcówka 5 i 6 rok nad budowaniem RGSM i to była już nowa technologia GSM. Gdzieś myślę w maju, w czerwcu 96 roku rozruszyła sieć testowa w Warszawie. Ludzie pracujący przy projekcie budowy RGSM, ja wtedy z ramienia Andersena, dostaliśmy testowe telefony. Wyszliśmy na miasto z takimi urządzeniami, podczas gdy jeszcze, prawda, sznyciarze chodzili z kaloryferami w rękach. To było takie coś niesamowitego. Nawet trudno było sobie wtedy wyobrazić, że to tak szybko urośnie. Pracowaliśmy wtedy w budynku na Alejach Jerozolimskich i pracowała ekipa z Polaków, Niemców, Brytyjczyków, Skandynawów, Amerykanów. I któregoś pięknego dnia, chyba były Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, był mecz Niemcy-Anglia, który się przełożył na cały dzień pracy, prawda, Niemców i Anglików przy projekcie. Po prostu od rana dogadywali i następnego dnia jedni drugi śmiali. Także to życie takie po kilkanaście godzin dziennie w tym międzynarodowym środowisku i tworzenie firmy na biegu jeszcze. To towarzyszył temu taki wyścig, kto pierwszy wystartuje. Czy ERA, czy Polkomtel. Tak? ERA wystartowała 2 tygodnie wcześniej i to było takie wielkie osiągnięcie marketingowe, że jesteśmy lepsi i szybsi. Po tych 25 latach mam wielkich przedsiębiorców, którzy budują firmy globalne, wychodzą za granicę, nie mamy kompleksów. Początek, jak myślę, 89 rok mieliśmy straszne kompleksy. Wychodziliśmy z 40 paru lat takiego mrocznego zamknięcia i w zderzeniu z tym Zachodem, to tam wszystko było bardziej kolorowe, nie wiem, większy wybór, ludzie mówili językami, my tak żeśmy się tak patrzyli na ten świat trochę zalęknieni, że my to jesteśmy gorsi, bo te nasze uczelnie gorsze i wszystko mamy gorsze i jesteśmy gorzej ubrani i w ogóle nie potrafimy tam się odnaleźć. Nie mamy żadnych kompleksów dzisiaj.